Witajcie w następnej ale degustacji. Jak widzicie, jest zestaw. Jest to zestaw na 30. rocznicę browaru Hadrian Boris Brewery. W tym zestawie są dwa piwa specjalnie uważane na tę okazję oraz okazjonalna szklaneczka. Mamy 30 lat strong, a z tyłu jest Czecha. Are we cool? Yes, we cool. Okay. So, tak wygląda szklanka. Tutaj jest Hadrian Hellesbock, 7,2%. I tyle o nim wiemy. Zawiera słód jęczmienny, nic nie pisze ciekawego o nim. Na puszce tutaj mamy Borderator Doppelbock. Trochę inny styl niż zwykle, 6,7%, to jest trochę mocniejsze i też zawiera tylko słód jęczmienny. Także oprócz tych dwóch piw jest jeszcze 4 specjalne piwa na tą okazję. Zobaczymy, jak zasmakują mi te piwa, to może skuszę się inne tamte. Tamte są jeszcze mocniejsze. Jak tu nie świętować 30-lecia browaru, jak nie z przytupem. Zrobić coś extra special. No i mam nadzieję, że te piwa będą specjalne. Także czekajcie na recenzję. Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem już bezpośrednio piwa z tego podarunkowego zestawu. Borderator Doppelbock 6,7%. Wydaje się, że jest to najsłabsze piwo w tej jubileuszowej ofercie. Zobaczymy. 0,33 puszka mała. Także wejdzie cała do szklanki. Myślę, że najpierw nagram nalewanie, a dopiero później będziemy to recenzować. No to jesteśmy po nalewaniu. Troszkę spróbowałem sobie wcześniej. Muszę powiedzieć od razu, wspaniałe piwo. Pianka opadła, ale zobaczcie, piękna bursztynowa, ciemna bursztynowa, idąca w rubin barwa, klarowne, piana obfita, przynajmniej przy nalewaniu, drobno i średnio pęcherzykowa, beżowa, bardzo fajna. O ja. Tak, tak. Cudowne, cudowne. Także to nie jest pierwsze wrażenie, ale piwo jest superanckie. W aromacie trochę takich przypalanych skórek od chleba. Jest słodowość, trochę suszonych owoców. Niedużo. Jest zgrabnie, przyjemnie. Alkoholu nie czuć. Trochę słodów czuć, zdecydowanie. Taka słodycz. Trochę ciemniejszych słodów czuć też. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie i gładko. Może leciutkie nuty odchmielowe, ale to jest tak troszkę kwiatowo, troszkę ziołowo, ale to jest gdzieś bardzo, bardzo na marginesie. Jako, że spróbowałem, to już wam powiem, jaki jest smak. No też są te nuty przypalanej skórki od chleba. Jest niesamowicie delikatnie. Słodowo. Troszkę tych suszonych owoców. Idealnie.
gładko. Czuć, że to jest mocniejsze piwo przez słodowość, ale alkoholu nie czuć. Nie ma żadnego rozgrzewania w przełyku, nie ma alkoholowych nut. Macie po prostu taką idealną gładkość piwa. Piękna słodowość, niskie nasycenie, troszkę takich chlebowych nut, ciemnego chleba. Jest to cały czas dosyć takie przejrzyste, klarowne, ale dające właśnie takie troszkę owocowe nuty, przyjemne, delikatne. Macie wrażenie aksamitności. Niesamowicie przyłożyli się do tego piwa. Jest genialne. Łatwo pijalne, odświeżające. Bardzo łatwo pijalne i mocne. A tego nie czuć. Także zdradliwe. Udało im się. Fajne piwo na 30-lecie. Zobaczymy, jakie są następne. Tam już czeka następne. Ale jeżeli wszystkie są takie, to zamawiam następne. Także będzie 6. Z tego, co widzę na stronie browaru, jest 3 zestawy, czyli będzie 6 piw. To mi się już niesamowicie podoba. O, wow. Jeżeli ktoś lokalnie mieszka wokół browaru, no to dostawa jest za darmo, jeżeli zamówicie na 20 funtów. Tak, tak. Także to nie jest dużo. Sam zestaw kosztuje 17,50. Te inne chyba są 18 funtów, coś takiego. Także jeżeli mieszkacie lokalnie w Anglii, tutaj koło Newcastle, zamówcie. Świetne piwo. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. Przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym. No i jeśli chcielibyście wspomóc mój kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Wasze zdrowie. Cheers.